trochę dziwne. Hej! Ludziska, dajcie spokój! Hej? Sam? O Boże! Chris, wybieraj. O nie! Halo? Proszę, potrzebujemy pomocy! Nie! Chuj! 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 Bądź jasne. O, Mike, jak dobrze, że mnie znalazłeś. Już dobrze. Nic ci nie jest? A skąd ty się tutaj wziąłeś? Nie rozumiem, jak mnie znalazłeś? Na tej górze grasuje jakiś jebany psychopata. Tak, zauważyłam. Mieszka w jakiejś sieci tuneli. Chciałem się stamtąd wydostać, a potem zobaczyłem kratę i ciebie. Posłuchaj. Ten gość, o którym mówiłeś, zaatakował mnie. Pokazał mi też nagrania. Na jednym z nich widziałam, jak zginął Josh. Rozerwała go na strzępy jakaś wielka jebana piła. Jezu Chryste, co tu się do kurwy nędzy wyprawia? Są tu drzwi. Nie otworzą się. Spróbujesz ze swojej strony? Nie wyglądasz. Ciebie też miło widzieć. Co ty robisz? Ręcznik jest kiepskim strojem do walki z psychopatycznymi mordercami, nie wiedziałeś? Mógłbyś, Mike? O, tak, sorry. Okej, załatwione. No to załatwimy mordercę. Święte słowa. Co to było? Ktoś płacze? Chris. Co jest, kurwa? Co, nie słyszałeś o ślepakach? No nie wierzę.
pierdolę! Cholera! Bosko w tej bluzce. No, i to rozumiem.
Matt! Dziwne. Mega dziwne. Dalej, do kurwy nędzy! Zagiła i magiła. Jego mać! Działa. Zaraz.
To but Mata. Skąd tu się wziął? Cudnie. Na drugie imię mam jebane zagrożenie. Co to znaczy? Ona tu była. Wracaj tu!
Josh? Josh! Josh! O, bardzo dobrze! Już wiecie, kto was tak urządził. Tyle przeszliście i dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Jakie to uczucie, co? Co? No, jakie? Podobała wam się wasza dawka grozy, poniżenia, paniki? Wiecie już, jak mogły czuć się moje siostry rok temu? Wiecie czy nie? Ale zgadnijcie, co? Nie było im dane się z tego pośmiać. Nie, nie, nie! Bo one przez was zginęły! Nie wiem, czy zauważyłeś, Josh, ale jakoś nikt się nie śmieje. O, dajcie spokój, dajcie spokój. Po co te ponure miny? Dobrze jest czasem poczuć szybsze bicie serca. A wasze serduszka zapierdzielały jak torpedy. Puk, 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 puk. Mam nadzieję, że doceniliście moje małe widowisko. Każdy szczegół wykorzystał na każdą okazję. Cudownie było wywoływać panikę. Tak łatwo jak ślinota kopsa. I jeszcze te flaki. Festiwal flaków i juchy, spreparowane ciała, piły. Jakie to gówno było drogie. I zero bubli. Zero, zero, zero bubli. Szkoda, że nie widzieliście swoich min. Zawsze się wywyższacie, a dziś błagacie i sracie w gacie. Josh, dlaczego nam to robisz? Weź nawet nie próbuj pytać tego stulejarza. Odjebało mu. Przestał ogarniać temat. A już na pewno przestał brać leki. Leki, sreki. Zemsta jest najlepszym lekarstwem. Nie żyjesz. Mike, on jest chory. To nie ludzie. Będziecie mi wszyscy dziękować, gdy zostaniecie bohaterami internetu. Że co? O, zobaczycie, materiał z tej szopki rozejdzie się po sieci jak viral. Mamy tu miłość bez wzajemności, mamy masę krwi. Nie no, bez kitu to będzie totalny hicior. Kinolom swajczą się serwery przy zliczaniu wyświetleń. O czym ty mówisz, mózgojebie? Kurwa, Jessica nie żyje! Co? Słyszałeś, co powiedziałem? Jessica nie żyje. I teraz zapłacisz mi za to, kurwa! Ej! Dajcie spokój! Ludzie, takie szaleństwo słyszycie? Stul pysk! Chris! Brachu! Kurwa nie brachu. Gdzie idziemy? Dokąd mnie ciągniecie? Zamkniemy cię, brachu. Co? Żebyś już niczego nie odjebał. Rano dzwonimy po glinę. Przestańcie. Przecież nic nie zrobiłem. Co ty, kurwa, jaja sobie robisz? Jesteś, kurwa, zasranym mordercą. Ja nikogo nie zabiłem. Mike, błagam, uwierz mi. Przecież ja nic nie zrobiłem, Jessice. Odbiło ci do reszty? Na serio nie rozumiesz, co zrobiłeś? Ja uzdrawiam! Słyszycie? Zbliżam ludzi do siebie! Nie to, co wy, frajerzy. Starczy tego! Widzisz tylko to, co chcesz! Jesteś ślepy! Cicho! Jesteś... Stary! Nie moja wina, że nie znacie się na żartach! O, poczekaj. Zrobiłem ci krzywdę? Zabolało mojego misiaczka? Mm-hmm. Ojejku, tak strasznie mi przykro! Przestań! Stary, weź przestań! Michael, przepraszam, stary. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi przykro, że coś się stało, Jessice, ale przysięgam. Przysięgam, że ja nie mam z tym nic wspólnego. Josh, szczerze, naprawdę oczekujesz, że po tym wszystkim, co odstawiłeś, będziemy w stanie ci zaufać, choćby na jeden moment? Nie możemy się jakoś dogadać? Kurwa! To nie są, kurwa, żarty! Szlak! Nie, to nie tak! Nie tak się miało skończyć! Znęcacie się nad słabszym! A nie! Przecież nie możecie mi czegoś takiego zrobić! Zresztą i tak nie macie odwagi, żeby naprawdę mi zrobić krzywdę! Weź,
weź się lepiej zamknij, bo się tylko pogrążasz, Josh. O! Tylko wiesz, ja nie do końca rozumiem, o czym mówisz, bo naprawdę nie mam czego żałować. Ja pierdolę. Świetnie, zwiążcie mnie, niech będzie! Nie ruszaj tak, się! Tak. Bez ruszania. Nie idzie związać, jak się wam rusza. Josh, co ty? Zostaw mi trochę luzu, żebym nie zdrętwiał. Co mam ci zrobić, żebyś się zamknął? Nie tak ciasno, okej? Okay? Nie tak ciasno, bo zdrętwieje. Trzeba było użyć plastikowych... Co? Co on pierdoli do jasnej cholery? Kurwa, brak słów. Pitolił już kiedyś takie bzdury? Nie, nigdy go takiego nie widziałem. Albo zwrot pieniędzy! Hej, Mike! Mike! Czego? Hej, stary! Co się stało z Jess? Wiesz, co się stało? Nie, ja... Wiem, ja... Mam problemy, ale nie pamiętam, żebym krzywdził Jess. Chryste. A gdybym ją zabił, to czuję, że bym tego nie zapomniał, wiesz? Jest taka delikatna i pewnie jej ciało jest po prostu zajebiste. Zamknij ten jebany ryj! Sukinsynu! Przestań, człowieku! Odpuść! Co ty wyprawiasz? Ale ja tylko chciałeś go zastrzelić! Tylko żartowałem, stary! Chciałem go wystraszyć! Chciałem, żeby poczuł, jak to jest! Ale po cholerę! Prawie go zabiłem! Spokojnie! Przecież nic mu się nie stało. Obijanie go nie było miłe. Okej, przynajmniej teraz zamknął japę. Wracaj do schroniska, stary. Co? Czemu? Zostanę z nim do rana. Nie trzeba go już będzie prać po pysku. Stary, to nie fair. Byłem pewien, że ratuję ci tyłek. Okej. Zadanie wykonane. Bierz urlop. No, o co ci chodzi? Wracaj do schroniska. Już. Zio. Już!